Dobra. No, chcę zobaczyć, czy już tutaj jesteśmy na tym. Na razie nie... jakiś licznik idzie. Tak, licznik jest, patrzę, czy jest. O, jesteśmy już. Na razie nikt nas, nikogo jeszcze nie ma. Dobra. Tak, no. Ja spróbuję zobaczyć, czy widzę to, czy nie widzę. Odświeżę sobie może. No. Jest, dobrze widać. Z opóźnieniem to będzie. O, pierwszy widz. Jest ktoś z nami już. O, super. Dobrze, ja sobie tylko ustawię. To może ja. Może. O, drugi, to pewnie ja. Może tak być. Dobra. Czekaj, to ja muszę sobie tutaj wyciszyć, bo będziemy ten. Będę słyszeć, no. Z opóźnieniem, co gadamy. Ja sobie to wyłączam. Dobra. Okej. Komentarze. Dobra, na razie jest jedna osoba. To chyba nadal ja. To jest, będziemy same ze sobą rozmawiały. No, później kto będzie chciał, to będzie mógł obejrzeć. Dobra, to co, jesteś gotowa? Zaczynamy? Możemy zaczynać, no. Czekaj, ja sobie to chyba wyłączę, bo mnie będzie rozpraszać. Jak będą pytania, to mi mów. Dobra, będę ci czytać. Czekaj, bo mój, coś mi tutaj sądu robi. No, myślałam, że coś się luguje. Dobra. Czekaj, dobrze, są dwie osoby, super. Dobra. Zapraszam, wchodźcie, nie bójcie się. Zapraszam, rozsiądźcie się, kawę, herbatę, bierzcie przekąski, siadajcie z nami tutaj. To cześć. Jest, nie gryziemy. Co? Nie ugryziemy, no możecie przychodzić. Tak, jasne, zapraszamy. Piszcie, czy nas widać dobrze, słychać. Piszcie w komentarzach, kto jest. No i właśnie, przede wszystkim, czy nas dobrze słychać, bo... No, to jest ważne. To wy się tutaj gromadźcie, a my będziemy zaczynać powoli. Tak jest. Dokładnie. Cześć, jestem Maszka, stylistka, blogerka. Jest to moje drugie spotkanie na żywo z inspirującymi kobietami. Dzisiejszym gościem jest Klaudia Mędyk, wizażystka, youtuberka, influencerka, a przede wszystkim artystka i kobieta pełna pasji. Cześć, Klaudio. Cześć, Marzeno. Witam. Jak samopoczucie? A bardzo dobrze, troszkę się zestresowałam teraz już, jak już jesteśmy faktycznie live, ale będzie okej, okay. Zaraz się rozkręcimy. Ty już występujesz na żywo, więc powinnaś... Tak, już mam troszkę wprawę, więc mam nadzieję, że jakoś nam to pójdzie, chociaż jeszcze nigdy w duecie nie występowałam właśnie live, więc dzisiaj też taki mój mały debiut. Zazwyczaj jednak jestem sama i coś tam sobie gadam sama do siebie, więc troszkę inaczej to wygląda. Ale mam nadzieję, że też nam fajnie to wszystko wyjdzie razem. No pewnie, pewnie. Widzę, że tutaj już są pierwsi goście. Witamy, witamy serdecznie. Urszula, Szabla i Dawid. Fajnie są, goście są super. Więc będziecie... No. Będziecie mieć jakieś pytania do Klaudii, to piszcie. Postaramy się potem na nie odpowiedzieć. No i co? Bez zbędnego przedłużania przechodzimy. Ja przeczytam, co o sobie napisałaś. Jak się okazujesz? Wizażystka, artystka, miłośniczka wszystkiego, co piękne. Makijaż to moja największa pasja, z której uczyniłam swój sposób na życie. Każdą wolną chwilę poświęcam na tworzenie nowych makijażowych kreacji. Makijaż podkreśla urodę kobiety, ale to uśmiech czyni ją piękną. To hasło przyświeca mi na co dzień. Uważam, że makijaż to świetne narzędzie do dodania sobie pewności siebie, polepszenia humoru, podkreślenia swojej kobiecości. A ja dodam, że jeszcze ambitna, pracowita, pełna pasji, która tworzy zjawiskowe makijaże. Weź, zaraz się tutaj zarumienię. Proszę, proszę. Dzisiaj właśnie o tej twojej pasji, o pracy wizażystki, o pięknie, chciałam z tobą porozmawiać.
Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Zaczynamy. Czekam na pytania. Pierwsze pytanie. Mówisz o sobie artystka i miłośniczka wszystkiego, co piękne. Czy w twoim domu stawiano mocno na sztukę? Czy jako dziecko byłaś otoczona tą sztuką, że nasiąkłaś tymi artystycznymi klimatami? Można powiedzieć, że tak, chociaż może nie tak całkiem bezpośrednio, bo jakby u mnie w rodzinie nikt z zawodu artystą stricte nie był. Nie było żadnych, nie wiem, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, aktorów i tym podobnych zawodów, ale zawsze gdzieś tam się to jakoś przebijało. W sumie tak do końca to nie wiem, skąd mi się to tak wzięło, chociaż zarówno i moja mama, i mój tata są trochę takimi artystami, amatorami, można powiedzieć trochę. I w sumie nie wiem, od kogo bardziej się to zaczęło, bo mój tata w sumie nigdy nie malował nic, ani nic takich rzeczy, natomiast już gdzieś od 20 lat gdzieś tam w szafie leżą pędzle i cały czas słyszę, że na emeryturze zacznie malować, więc czekam, aż w końcu to zrobi, bo cały czas się zarzeka, że właśnie talent odziedziczyłam po nim, więc mam nadzieję, że kiedyś ujrzę właśnie te dzieła w końcu. Ale też właśnie mój tata jest takim fanem właśnie trochę sztuki, bo też u mnie w domu goszczą na ścianach obrazy właśnie ręcznie malowane przez takich lokalnych artystów, więc można troszkę powiedzieć, że gdzieś tam ta sztuka jest i może niekoniecznie nawet w postaci właśnie malarstwa, ale też jakichś takich rzeczy bardziej użytkowych, mnóstwo takich właśnie zabytkowych różnych bibelotów u mnie w domu właśnie jest. Więc pod tym względem też można powiedzieć, że trochę taka artystyczna dusza gdzieś tam krąży właśnie u mnie w domu. A z kolei moja mama jest krawcową, chociaż też powiedziałabym, że bardziej krawcową artystką, bo ona też zawsze, pamiętam, już teraz troszkę może mniej, ale właśnie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, jak byłam mniejsza, no to zawsze właśnie gdzieś tam siedziałam z nią i przyglądałam się, jak tworzy te swoje różne kreacje i zawsze to były takie rzeczy bardzo wyjątkowe i też właśnie lubiła sobie tam jakoś ręcznie je ozdabiać i tworzyć jakieś takie cuda, których no, naprawdę nigdzie nie widziałam u nikogo innego. Więc zdecydowanie też po niej jakiś tam talent taki artystyczny i poczucie i wyczucie gustu jakiegoś na pewno odziedziczyłam. I takie właśnie estetyki, i jakichś takich doborów kolorów i różnych rzeczy. Też pamiętam właśnie zawsze, jak moja mama coś tam sobie tworzyła wieczorami, to zawsze jej podbierałam właśnie jakieś tam skrawki materiałów i szyłam lalką ubrania. Wyglądały dosyć dziwnie. Ale właśnie tak, byłam mocno kreatywnym dzieckiem z różnych dziedzin. I też właśnie pamiętam, z moim tatą głównie robiliśmy właśnie jakieś takie dziwne rzeczy. Zawsze wolałam zabawki stworzone właśnie własnoręcznie niż jakieś, nie wiem, kupione lalki czy tego typu rzeczy. Właśnie zawsze wolałam sobie zrobić coś sama i pamiętam, tak najbardziej mam w pamięci takiego wielkiego smoka, którego robiliśmy właśnie z jakichś pudeł i z jakichś takich kolorowych kartek, kartonów i różnych rzeczy. To pamiętam, że zawsze takie różne mniej czy bardziej artystyczne rzeczy to właśnie zawsze robiliśmy. I też właśnie dzisiaj nawet się zastanawiałam nad tym i przypomniało mi się, gdzieś nawet ten obrazek u mnie w domu jest, gdzie właśnie zainspirowałam się gdzieś w wieku pewnie 5 lat. Widziałam gdzieś w książce obrazy Picasso i właśnie zainspirowana wielce sztuką właśnie tego artysty stworzyłam właśnie swoje dzieło i gdzieś tam właśnie jest nawet ten obrazek zachowany w archiwum domowym, gdzie właśnie jest jakiś obrazek z takimi poprzestawianymi wszędzie oczami, uszami, nie wiadomo co. No, także tak, no zdecydowanie jakoś tam mniej czy bardziej ta sztuka w moim życiu od dziecka krąży pod różnymi względami, więc no jakoś tak właśnie
się to wzięło już z tamtych czasów, mocno wczesno dziecięcy, to zdecydowanie. Ale sama malujesz teraz obrazy. Tak, też, no zdarza mi się. Chociaż dawniej w czasach powiedzmy gimnazjum i całym zdecydowanie więcej tego robiłam. Chociaż teraz w mieszkaniu naszym też ściany zdobią moje obrazy, więc zostało to zdecydowanie. A teraz jeszcze idę w innym kierunku, który też mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne. Więc no tak, cały czas gdzieś lubię sobie robić takie właśnie artystyczne projekty, oprócz oczywiście malowania na twarzach swojej i cudzych, no to to też cały czas właśnie takie tworzenie sztuki, czy malowanie obrazów, czy takich właśnie bardziej użytkowych rzeczy, no to cały czas gdzieś tam jest. A twoi dziadkowie też nie z nimi mieli jakiegoś związku ze sztuką? Czy gdzieś w twojej rodzinie nikt? Nie, raczej z tego, co się orientuję, to nie. Bardziej takie po prostu, że ktoś tam sobie lubił rysować. Też z tego, co właśnie tata mówił, to moja babcia już niestety nieżyjąca właśnie też ładnie malowała i być może, że to też właśnie ta ręka gdzieś tam po niej odziedziczona. No tak właśnie, to mi się teraz przypomniała jedna historia właśnie z dzieciństwa a propos malowania. Na pewno nie odziedziczyłam talentu malarskiego po mojej mamie, bo kiedyś jako dziecko gdzieś w podstawówce mieliśmy takie zadanie, że mieliśmy prowadzić jakiś tam taki zeszyt, w którym zapisywaliśmy książki, które przeczytaliśmy i do każdej książki musieliśmy stworzyć jakąś tam ilustrację właśnie, jakiś obrazek przyrysować właśnie z tej książki czy coś w tym stylu i pamiętam, że któregoś razu, nie wiem co to była już za bajka, nie mam pojęcia, w każdym razie była postać kobiety i chyba dziewczynki i właśnie ja tam sobie coś rysowałam i w pewnym momencie doszłam właśnie do dłoni i no nie mogłam namalować tej dłoni i myślę, no nie ma opcji, po prostu siedzę, męczę się, no nie da rady i mówię, dobra, weź mi mamo, namaluj tę dłoń, bo no nie umiem. No to wzięłam i mama rysowała tę dłoń, później na drugi dzień w szkole pani właśnie tam ogląda tę pracę, ogląda i mówi, no Klaudia, no super, wszystko ładnie, ale te obrazki to ci chyba mama rysuje. No nie, no przecież sama rysuje wszystko. Ona tak patrzy na ten obrazek właśnie nieszczęsny i mówi, że no tak, no tutaj no to na bank ci mama narysowała, no chyba, że tę rękę to sobie sama narysowałaś, ale reszta to na pewno mama. A właśnie ta ręka to była namalowana przez moją mamę i później aż musieli rodzice w szkole interweniować, że pani mi nie wierzy, a ja taka zrozpaczona przyszłam do domu, że mi pani nie uwierzyła, więc no. Więc nie wiem, skąd mi się wziął ten właśnie talent do rysowania, ale na pewno nie po mojej mamie. Skąd się wziął i teraz, oprócz tego, że malujesz obrazy, przekuwasz jakby ten swój talent na twarz i swoją, i swoich klientek. Makijaż jest twoją wielką pasją, z którego stworzyłaś swój sposób na życie. Odważyłaś się, postawiłaś na siebie, spełniasz swoje marzenia. Co cenisz i co lubisz w swojej pracy? Oprócz tego, że jest to twoja pasja. Mhm. No przede wszystkim właśnie... Słyszę jakiś powód. Dobra. Przede wszystkim właśnie to, że no lubię, robię to, co lubię przede wszystkim. I też tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, że sama po prostu jestem swoim sterem, żeglarzem i okrętem, sama sobie ustalam tę pracę. I to jest na pewno bardzo fajna sprawa. Chociaż z drugiej strony też trzeba mieć tę mobilizację i dyscyplinę sobie jakąś tam narzucić. Bo to wcale nie jest takie proste. Jeżeli ktoś nam odgórnie jakiś plan nałoży, no to jest zdecydowanie łatwiej niż samemu sobie wszystko właśnie poukładać. Ale tak, no przede wszystkim właśnie to, że no robię to, co lubię, to, co sprawia mi przyjemność. No a dwa, to, że no jednak widzę to zadowolenie moich klientek i to pozytywne energię, która właśnie płynie od nich, no to też daje bardzo dużo satysfakcji i po prostu radości. No. A teraz niestety przez tę całą pandemię, no to zostałam uwięziona w domu i trochę odcięta właśnie od tego bezpośredniego kontaktu z klientkami, więc już czekam naprawdę, aż wszystko wróci mniej więcej do normy i właśnie zacznie się ta praca.
No, ale właśnie ta pozytywna energia, to, że jak już widzę ten uśmiech właśnie, jak czytałaś w tym opisie, że właśnie uśmiech kobiety czyni ją piękną, no to właśnie to naprawdę sprawia satysfakcję. Jak widzę faktycznie jakąś kobietę, która nawet z jakąś głupią szminką na ustach ma wielki uśmiech na twarzy i widać, że czuje się faktycznie odmieniona i czuje się super, no to to naprawdę dodaje takiej motywacji. A czy masz czasami tak, no bo wiadomo, jest to twoja pasja, którą zamieniłaś w pracę, że tak naprawdę zaciera się to i czasami cały czas nie masz dnia, czy odpoczynku, w ogóle nie odpoczywasz, bo cały czas robisz, no bo wiadomo, jest to twoja pasja. Czy czasami masz coś takiego, że w ogóle się to zaciera gdzieś tam? Cały czas tak mam. Teraz to naprawdę non-stop właśnie siedzę i myślę, że coś tam tu bym sobie pomalowała i tak mam cały czas z tyłu głowy właśnie, że co by tutaj nowego stworzyć, albo że na przykład, nie wiem, mam za 2 dni klientkę i ciekawe, co ona będzie chciała na tej twarzy, albo że mam jakiś super produkt i fajnie by było go przetestować i tak no naprawdę non-stop właśnie myślę o tym. No i też działam na tych różnych kanałach, nie tylko właśnie jakby stricte z klientkami, tylko właśnie też prowadzę dosyć intensywnie teraz już swojego Instagrama, gdzie też no, muszę myśleć cały czas praktycznie, co tam nowego dodawać, więc cały czas te inspiracje gdzieś tam, nie wiem, idę nawet na spacer, widzę jakiegoś kwiatka i już sobie myślę, kurde, jaki ma fajny kolor, muszę coś takiego namalować zaraz na twarzy albo no... Ciężko jest jakby to rozgraniczyć, bo faktycznie jeżeli pracuje się gdzieś w jakimś miejscu, jakby te 8 godzin dziennie, wychodzisz i jakby no, zazwyczaj już nie myślisz o tym, co się tam dzieje, jednak jeżeli właśnie sam jesteś sobie szefem, no to musisz o tym myśleć cały czas, nie? I gdzieś tam nawet, nie wiem, siedzisz na kanapie, oglądasz film, nagle wpadnie ci do głowy jakiś pomysł i już idziesz sobie to gdzieś zanotować albo już zaczynasz to robić, więc no... Tak to jest właśnie, że ciężko to jakoś podzielić później. A co radziłabyś kobietom, które chciały postawić na siebie, ale się boją? Boją się rozczarowania, boją się tego, że im nie wyjdzie? Myślę, że warto zawsze spróbować. Ja też się z tą myślą bardzo długo nosiłam i cały czas bałam się, że kurczę, no co jak nie wyjdzie, a może w ogóle ja tutaj wypadnę z jakimś pomysłem, a ktoś stwierdzi, że w ogóle całkowicie bez sensu, co ty robisz, ale z drugiej strony tak sobie myślałam, że jak nie spróbuję, to będę o tym myśleć non-stop i jeżeli się po prostu nie przekonam na własnej skórze, no jak nie wyjdzie, no to trudno, no to wrócę do tego, co było wcześniej, no i co, no świat się nie zawali jakoś trzeba będzie żyć, no ale warto zawsze spróbować niż po prostu żyć i się zastanawiać, czy co by było gdyby, a gdybym spróbowała, jakby to było i tak dalej, więc myślę, że zawsze warto spróbować, chociaż trzeba najpierw na pewno to przemyśleć, czy jakby to może nie, że ma sens, ale jakoś to trzeba sobie rozplanować po prostu, żeby nie skoczyć na głęboką wodę zupełnie bez planu i bez przygotowania. Po prostu trzeba sobie jakoś to tam mniej więcej przemyśleć i rozsądnie w miarę do tego podejść. Chociaż tak jak myślę o tym, jak doszło do tego, że postawiłam właśnie na swój biznes, no to było to dosyć spontaniczne jednak. Chociaż z jednej strony spontaniczne, z drugiej nie, bo już myślałam o tym od dłuższego czasu, ale tak ten krok to był impuls. Faktycznie taka sytuacja, która mnie do tego popchnęła. Ale myślę, że no, czasem właśnie trzeba takiego impulsu, który da ci takiego kopa, że dobra, to jest ten moment i teraz musisz działać. Nie? Więc... No dokładnie, trzeba się odważyć, bo żeby zacząć, ukończyć wyścig, trzeba go zacząć, nawet ten pierwszy krok, nawet jeśli nam nie wyjdzie, to jesteśmy wygrane, na wygranej pozycji tak naprawdę. Więc myślę, że nie trzeba się bać, trzeba działać i ruszać w świat. Jak nie to, to może co innego tak naprawdę. Czasem nawet małymi krokami, ale warto dążyć właśnie do tego, co się chce robić. Tym bardziej, jeżeli właśnie, nie wiem, jesteś w pracy, która cię mega wkurza, już po prostu masz tego dosyć, no to nie warto tkwić w tym za wszelką cenę, bo
bo w końcu już po prostu ci się odechce wszystkiego i będziesz miał dosyć i czasem warto wtedy właśnie postawić na siebie, tym bardziej jeżeli jest coś, co sprawia ci mega przyjemność i jesteś pewien, że wykonujesz to dobrze i jakby chcesz się temu poświęcić, no to myślę, że warto spróbować po prostu, no nawet jak nie wyjdzie, no to no takie jest życie, no, no nie mamy gwarancji, że faktycznie coś się uda. Ale się spróbowało i potem się nie będzie żałować, że... No dokładnie, że się nie spróbowało, bo tak to można się później całe życie zastanawiać, że co by było, gdybym jednak spróbowała, może już bym była, nie wiem, na drugim końcu świata. No dokładnie. Przejdźmy do kolejnego pytania i ono będzie związane z tym, co mówiłaś przed chwilą nawet. Bo twoim hasłem jest to, że makijażem podkreślamy piękno kobiety, ale to uśmiech sprawia, że ona jest piękna. Czy kobiety, które malujesz, wierzą w to, że są piękne, że są wartościowe, wyjątkowe i z jakimi problemami spotykają się twoje klientki, które do ciebie przychodzą? Myślę, że większość z nich raczej uważa się za piękne, albo może niekoniecznie, że jakieś, nie wiem, staje przed lustrem i o Jezu, jestem boginią po prostu tutaj, ale jakby no, znają swoją wartość i zazwyczaj jeżeli się spotykam z tymi paniami, z moimi klientkami, to są to kobiety, które wiedzą, czego chcą faktycznie. Przychodzą zdecydowane i mają jakiś konkretny plan i widać po nich, że nie są takimi jakimiś zahukanymi szarymi myszkami, które po prostu koniecznie muszą się tutaj nagle wymalować, 10 kg podkładu nałożyć na twarz, żeby się poczuć po prostu wartościowe. Myślę, że zupełnie tak nie jest. To jest właśnie tylko taki dodatek, który właśnie tak jak wspomniałeś, że doda im takiego pazura, jakiejś pewności siebie, no bo wiadomo, jeżeli idą na jakąś super imprezę, no to też chcą jakoś fajnie się zaprezentować. Ale myślę, że tak, że ogólnie raczej czują, że ich wartość nie zależy tylko od tego, jak wyglądają, tylko po prostu kim są. A dalej tam pytałaś o to, z jakimi problemami się zmagają, tak? Tak. Czy zwierzają ci się, czy też, bo tak jak przychodząc stylistki, przychodząc do, klientki przychodzące do stylistki, tak naprawdę otwierają się i to nie tylko chodzi o to, żeby się ubrały, tam jest coś głębiej. Czy jest tak samo, jeśli przychodzą do ciebie się pomalować? Znaczy, czasami tak. Moje klientki to generalnie zauważyłam, jest kilka takich grup, takie faktycznie gaduły, które po prostu są w stanie w ciągu 5 minut opowiedzieć całą historię swojego życia. Są też takie, które zupełnie nic nie mówią. Ja akurat jestem też takim typem, który akurat nie napiera szczególnie na kogoś, jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, no to ja też nie będę kogoś wypytywać tam o jakieś szczegóły z życia, ale jeżeli faktycznie ktoś chce sobie pogadać, no to też sobie, ja lubię pogadać z tą osobą i też mam kilka takich klientek właśnie, powiedzmy już stałych klientek, z którymi jak się widzę, to malujemy się 2 razy dłużej, bo po prostu jeszcze musimy całą historię właśnie od spotkania do spotkania obgadać, co tam się działo. Ale tak bym powiedziała, że takie problemy z takimi jakimiś problemami życiowymi niekoniecznie się dzielą, w sensie no też podejrzewam, że nie każdy chce tutaj obarczać jakąś obcą osobę jakimiś swoimi problemami życiowymi, bardziej jest to takie, powiedziałabym, ukryte, powiedzmy tak na drugim tle. No wiadomo, że tam są problemy takie typu z pewnością siebie, że nie wiem, pani ma jakieś problemy skórne i tak dalej, bardzo jej zależy na tym, żeby faktycznie to zamaskować, bo ona się z tym źle czuje, albo że tam nie wiem, jakaś blizna, jakieś tego typu rzeczy. I bardziej są to takie właśnie problemy, jeśli chodzi o pewność siebie właśnie bez tego makijażu. Ale też często, na szczęście nie często, ale czasami zdarzają się takie panie, które też myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że niekoniecznie wiedzą właśnie czego chcą i ta pewność siebie u nich jest zachwiana. Zdarzało mi się właśnie tak, że pani
bardzo mocno uzależniała na przykład swoją wizję od tego, co powie mąż, więc to na przykład jest dla mnie trochę takim sygnałem, że coś tak no, niekoniecznie może być okej, jeżeli ktoś właśnie bardzo mocno uzależnia właśnie swój wygląd nawet od zdania drugiej osoby, że na przykład mąż powie jej, że ty tak nie wyjdziesz na imprezę, bo coś tam. No to to jest dla mnie taki trochę sygnał, że troszkę dziwnie się tam dzieje, ale też nigdy wprost nie usłyszałam właśnie jakiegoś takiego mega strasznego problemu. Bardziej typu właśnie z taką pewnością siebie, jak już wspomniałam przed chwilą. No bo my kobiety ogólnie, ale mężczyźni myślę też właśnie mamy gdzieś tam problem właśnie z tym uwierzeniem w to, że jesteśmy piękni i wyjątkowi. No i może u wizażystki właśnie te kobiety chcą jakby tym makijażem sobie nam dodać właśnie tą pewność siebie, bo tak jak ostatnio nawet rozmawiałam w poprzednim wywiadzie z tym, że ubiór gdzieś jest też taką terapią, takie sprzątanie szafy i tego wszystkiego, że kobieta wtedy się lepiej czuje i jest taka, no, taka pewna siebie. Myślę, że w dzisiejszym świecie jest z tym duży problem, bo jednak media i to, co nas otacza, ta kultura obrazkowa, ten Instagram, prowadzi do tego, że gdzieś jest jakiś kanon piękna i kobiety myślą, że jeśli nie pasują do tego kanonu, że jeśli na przykład ona ma szersze biodra, czy właśnie jakieś problemy skórne, no to, to ona wtedy już nie pasuje i wtedy się źle czuje. A myślę, że nie ma kanonu i nie ma ideału. I dla mnie osobiście jest tak, że każdy jest wyjątkowy, każdy jest piękny i nawet jeśli mamy jakieś wady, no to nas wyróżnia, jesteśmy inni, to jest fajne. I myślę, że każdy powinien sobie gdzieś to zapamiętać, ale w dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne. No niestety tak, ale też właśnie jeszcze a propos tej pewności siebie, to bardzo zależy właśnie od osoby, od tych takich właśnie, co wspomniałaś, od tych punktów charakterystycznych, które niekoniecznie mogą się wszystkim podobać. Na przykład kiedyś miałam taką klientkę, która miała bardzo piegowatą twarz i jak ją zobaczyłam, myślę, Jezu, jak pięknie to wygląda w ogóle. I ona była z tych osób, które też podzielały to zdanie i mówi, że nie, tego podkładu to tak bardzo minimalnie, bo ona chce właśnie pokazać, jej się to bardzo podoba. Ale z drugiej strony kiedyś też miałam osobę, która miała bardzo podobną twarz i ona mówi, nie, to koniecznie trzeba to zakryć do zera, nic nie może być widać, po prostu tapeta musi wejść tutaj totalnie, bo ona nie chce tego pokazywać i że dla niej to jest coś właśnie niekoniecznie, więc to też zależy od środowiska, od tego, gdzie się obracamy i z kim mamy do czynienia, bo też z dawnych czasów o sobie mogę powiedzieć, że nie wiem, w czasach studenckich na przykład też nie wyobrażałam sobie wyjścia z domu bez makijażu i to był taki makijaż, który robiłam przez godzinę przed wyjściem na przykład na uczelnię i nie byłam w stanie albo nawet, nie wiem, do sklepu na 3 minuty po bułki czy po mleko czy po cokolwiek wyjść. Też zawsze musiałam się pomalować, bo no, nie wyobrażałam sobie wyjścia właśnie z domu bez makijażu, bo Jezu, ktoś mnie zobaczy po prostu, nie wiem, mijając się w klatce i co on sobie pomyśli, że ja mam pryszcze na czole, nie? A teraz mam to totalnie gdzieś i wychodzę po prostu, nie wiem, czy z psem na spacer, czy do Biedronki na zakupy, niepomalowane. Wiadomo, że też czasem jest gorszy dzień, gdzie coś tam ci wskoczy, jakaś bomba na pół czoła, no i co, no to trudno. No. No tak jest, no takie, to co jest. No to dokładnie, ja też pamiętam, że kiedyś, no zawsze, bo nawet wychodząc do sklepu się malowałam, teraz nie mam z tym problemu. Idę, zwiążę włosy, ubiorę coś i idę i bez makijażu i wcale mi to nie robi dla mnie to jakiegoś problemu, a nieraz też mi wysypie brodę i tak idę po prostu. No, tacy jesteśmy, ale myślę, że to gdzieś z wiekiem, z czasem przechodzi, ale też myślę, że trzeba to przepracować w sobie, żeby być tak pewnym i odważnym, żeby czy wyjść bez makijażu, czy swoje gdzieś tam niedoskonałości zamienić właśnie w jakiś atut. Myślę, że to jest ważne.
Tak, zdecydowanie myślę, że to jest właśnie kwestia wieku i takiego właśnie przepracowania i też polecam metodę, jeżeli właśnie idziemy gdzieś, nie wiem, do sklepu, gdziekolwiek, jest mnóstwo kobiet, które chodzą bez makijażu, z nie wiem, czasem ścieniami pod oczami, z właśnie z pryszczami, z czymkolwiek. No i tak sobie spójrz na tę kobietę i pomyśl, no dobra, no widzisz ją przez 10 sekund, no i co? I później przychodzisz do domu i rozmyślasz o niej, Boże, jakie ona miała pryszcze? No nie, no masz to gdzieś. Samo, jeżeli ktoś ciebie widzi z pryszczem na czole, no to też popatrzy, spojrzy, no dobra, ma pryszcze na czole, no i co? I zapomnij o tym za 5 sekund. I no, no, dokładnie. Nie rozmyśla o twoich pryszczach później w domu przy kawie i nie dyskutuje, o Boże, no widziałem dzisiaj w sklepie taką laskę, co miała pryszcze na czole. No jest mnóstwo takich osób i nikt o tobie nie będzie myślał później, więc no po prostu no, trzeba to po prostu zignorować i mieć to gdzieś. No nie mówię, że czasem też mam gorszy dzień, gdzie po prostu wyskoczy mi ten pryszcz na czole i myślę, no nie, no czuję się fatalnie. Ja mam beznadziejny dzień, jeszcze mi ten prysz na czole wyskoczył, bo wtedy go zamaluję nawet do tego sklepu, jak idę na minutę, żeby się po prostu lepiej poczuć, ale to jest sytuacja jedna na, nie wiem, na 100, nie? Ja tak zazwyczaj, no to po prostu mam to gdzieś i wychodzę i no chcecie, to się patrzcie, no Jezu, no jak się ktoś będzie na mnie patrzył, to ja się zacznę patrzeć na niego i robię wojnę, to dłużej wytrzyma, nie? No ale dokładnie, nikt po nas ten nie, ja dokładnie też jak idę i kogoś widzę, to nawet nie zapamiętuję potem, kogo mijałam w sklepie, albo kto tam kolejny, kompletnie zajmuje się swoimi rzeczami i myślę, że nikt na nas tak naprawdę gdzieś tam nie zwraca uwagi. Właśnie, więc dlatego nie ma się co przejmować właśnie takimi głupotami, że się wyszło bez makijażu do sklepu po bułki. No dokładnie. Bo to nie obchodzi w naszej głowie, że ty sobie myślisz, że wszyscy ludzie się na mnie patrzą i no to niech się patrzą. No dokładnie, ale tak naprawdę no też to, co gdzieś widzimy czy w internecie, czy w telewizji, no to ci ludzie są tacy sami jak my i też chodzą bez makijażu, też mają pryszcze i też mają problemy większe, mniejsze, atuty i tak dalej, niedoskonałości i są też normalnymi ludźmi, a pracuje nad nimi sztab stylistów, wizażystów, no jakby każdy z nas miał wokół siebie takich ludzi, no to... Dokładnie, to ciężko byłoby każdego poznać, wtedy podejrzewam. No dokładnie. Ja ostatnio też właśnie na Instagramie zaczęłam obserwować taką dziewczynę, influencerkę, która ma taki rozmiar powiedzmy 40+, ale jej stylizacje są tak zjawiskowe, ona tak potrafi jakby to, że ma większy rozmiar przekuć w atut i to jest takie piękne, bije od niej taka pewność siebie. To jest fajne, ale myślę, że no tak jak mówię, no trzeba albo się z tym urodzić, albo to przepracować, żeby właśnie te jakieś typu, że mam większy rozmiar, czy większe biodra przekuć w atut. Mhm, dokładnie. A wy piszcie, jak u was jest z pięknem, jak u was jest, czy chodzicie z makijażem, bez makijażu, czy macie, jak u was jest z poczuciem wartości, chętnie poczytam wasze historie, jak jest u was. To przejdźmy teraz do makijażu. Czy... Czekaj, ja się zgubiłam. Ok, jesteśmy. Jak myślisz, czy każdy może się nauczyć malować i zostać wizażystą? Czy jednak trzeba mieć takie zacięcie artystyczne, troszeczkę talentu? I czy wiek tutaj gra rolę, żeby zacząć swoją przygodę z makijażem? Znaczy, myślę, że generalnie tak teoretycznie to... Każdy mógłby się tego nauczyć, bo to jest w bardzo dużej mierze po prostu warsztat i trenowanie i trenowanie tej ręki w kółko i w kółko i w kółko, więc podejrzewam, że gdyby ktoś faktycznie się tak zawziął totalnie i stwierdził, że dobra, ja się teraz uczę i zostanę najlepszą na świecie wizażystką i będzie trenował po prostu codziennie i na różnych osobach i tak dalej i będzie się tego uczył, to na pewno jest to do wyćwiczenia, bo to są pewne jakieś techniki, metody i tak dalej. Na pewno jakiś tam talent taki artystyczny, no może nawet nie artystyczny, ale takie wyczucie po prostu stylu, wyczucie jakiejś estetyki
jakiś taki ogólnie gust i właśnie poczucie tego, co może do siebie pasować, też na pewno będzie tutaj łatwiej, żeby już później po prostu, nawet jeżeli jakby nie mamy takiego wrodzonego talentu do tego, żeby tam super śmigać tym pędzlem, bo tego się możemy po prostu nauczyć, tak jednak właśnie takie poczucie estetyki, no to jednak na pewno dużo pomoże później już w tworzeniu jakichś tam makijaży. Myślę, że zdecydowanie wiek tutaj nie ma żadnego znaczenia, no chyba, że nie wiem, pani lat 70 sobie wymyśli nagle, że będzie malować, no to tutaj mogą być jakieś tam już później problemy, nie wiem, z koordynacją, czy z, nie wiem, nawet z utrzymaniem pędzla, no ale już powiedzmy takich drastycznych przypadków nie biorę pod uwagę, ale myślę, że w każdym wieku można sobie... Można się czegoś nauczyć, to nie ma tutaj żadnych ograniczeń, tylko po prostu wystarczy chcieć. No i też wiadomo, że są bardzo różne jakby odmiany makijażu, nie tylko taki makijaż klasyczny, gdzie przychodzi pani klientka, to jakiś super makijaż na wesele, który jest totalną klasyką. Wiadomo, że jest też mnóstwo makijaży takich bardziej fashion, czy na pokazy, czy bardziej artystycznych, gdzie nawet właśnie wizażystka, która czuje się świetnie w takich klimatach typowo właśnie klasycznych, niekoniecznie mogłaby się dobrze czuć właśnie w takich makijażach na pokazy mody, w jakichś mega szalonych, czy takich właśnie artystycznych mocno kreacjach, więc też można sobie znaleźć po prostu jakąś swoją taką ścieżkę i iść w tym kierunku. No nie każdy musi wszystko perfekcyjnie umieć, że nagle tutaj pani z pokazu wpadnie i zrobi piękny makijaż ślubny, bo wcale nie jest tak, że każdy musi wszystko umieć. Właśnie można sobie po prostu wybrać jedną ścieżkę i tworzyć właśnie jakiś swój styl po prostu. No. A jakie jest u ciebie bardziej makijaże takie szalone, czy takie powiedzmy ślubne, klasyczne, które, gdzie twoje serce jest bliżej? Znaczy, moje serce, jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama, to pewnie wie, że bardziej jednak tych takich mocno artystycznych, aczkolwiek potrafię zrobić też typowo ślubny, czy jakiś po prostu delikatny makijaż, który z totalną klasyką, który będzie pasował pannie młodej, która ma totalnie klasyczną suknię, wszystko jest tradycyjnie, albo nawet bardzo delikatnie, bo też jeżeli ktoś wpadłby teraz na mojego Instagrama, to sobie pomyśli, że jejku, jakaś wariatka po prostu tutaj, co ona ma na tych powiekach, co ona tam robi, no jakaś naprawdę. Ale jeżeli ktoś właśnie spojrzy na zdjęcia moich klientek z makijażem, typowo ślubnymi, no to jednak stwierdzi, że no chyba nie taka wariatka do końca, to też potrafię zrobić takie klasyczne właśnie stylizacje. No ale tak, na co dzień, jeżeli tworzę właśnie jakieś swoje rzeczy, no to są one mocno artystyczne, mocno kolorowe i zdecydowanie, jeżeli przychodzi do mnie pani, która chce i mówi mi, że dobra, to teraz pani robi, co pani chce i może być kolor i błysk i wszystko, to ja jestem po prostu w niebo wzięta i oczywiście wszystko w granicach rozsądku, nie robię tego na pół twarzy, tak jakbym zrobiła to na sobie oczywiście, wszystko jest w granicach tej klasyki jednak, ale właśnie jeżeli przychodzi ktoś, kto chce coś innego niż brąz ze złotem, no to ja jestem w niebo wzięta, bo wtedy mogę się trochę tutaj wyżyć i poszaleć trochę, ale... No u ciebie makijaże to jest takie małe dzieło sztuki na twarzy, tak naprawdę jak się to ogląda, to jest to piękne. To jest... Bardzo, bo czasami mnie ponosi fantazja, to faktycznie. Nie, naprawdę są zjawiskowe, ale czy zdarzają się klientki, bo tak jak mówisz, że zdarzają się pani, które tam nie chcą brązów, że chce naprawdę jakiś szalony makijaż? Zdarzyło ci się tak, że przyszła pani i chciała jakiś mocno szalony makijaż? Znaczy, jaka jest twoja definicja mocno szalony? W sensie, wiesz, jakieś kolory, nie wiem, żółty, róż, zieleń, jakieś takie mocne oko, do tego usta. Tak, to się zdarzyło się kilka takich właśnie pań. Szczególnie teraz mi przyszła do głowy taka pani,
troszkę już powiedzmy w dojrzałym wieku, która właśnie była fanką koloru. Taka podejrzewam, że to taka wersja mnie za 20 kilka lat albo za 30 lat. Bo pani faktycznie chciała, że tutaj chce jakiś właśnie granat, tutaj z czerwienią coś, bo tu je będzie do paznokci pasować i w ogóle z błyskiem, bo to ma być na imprezę i ona będzie, i on właśnie takie rzeczy i mam jej tak zrobić. I faktycznie była zadowolona i później jeszcze pamiętam, że malowałam ją drugi raz chyba 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później też na jakąś tam imprezę. I właśnie już w drzwiach po prostu mnie powitała i pani Klaudia, Boże, jak to było fantastyczne, po prostu wszyscy mi powiedzieli, że wyglądam 20 lat młodziej i ja chcę tak samo w ogóle, także no, zdarzają się takie panie, raz też była taka panna młoda, którą właśnie na ślub malowała akurat moja koleżanka, ja ją malowałam później na poprawiny i też właśnie pani bardzo nietypowo chciała właśnie makijaż ślubny z fioletem i z zielenią bodajże i też taki właśnie bardziej wyrazisty, no ale właśnie ona stwierdziła wtedy, że no, skoro już ma korzystać właśnie z usług profesjonalisty, no to nie zrobi sobie jakiegoś takiego makijażu, którego nie będzie widać, tylko ona chce coś szalonego i chce się właśnie wyróżniać, więc no, zdarzają się. No też z zielenią często się zdarzają, właśnie na przykład taką butelkową zielenią z różem mocniejszym. To też oprócz takiej właśnie typowo klasyki, że jakieś tam brązy takie delikatne, neutralne, no to faktycznie zdarzają się też czasem panie, które jednak wybierają kolor. A ile zajmuje ci taki makijaż, który tworzysz do zdjęć na Instagrama? To jest temat rzeka. To zależy od projektu w sumie, od tego, co sobie tam wymyślę w głowie. No tak powiedzmy, zważywszy na to, że moje instagramowe makijaże są raczej takie kolorowe i nie jest to właśnie taki makijaż dzienny, tylko raczej coś takiego bardziej powiedzmy imprezowo-artystycznego. No to jest tak, no, godzina do 3 godzin to jest taki standard, powiedzmy, na taki makijaż, powiedzmy, bardziej zwykły. A jeżeli już wchodzi w grę jakaś taka charakteryzacja, czy jakiś face painting, body painting, no to już jest kilka godzin. Najdłużej chyba malowałam 9 godzin. To już było szalone, to już naprawdę, to przyznaję, że już wtedy to już miałam dosyć, ale to było właśnie makijaż na konkurs, właściwie charakteryzacja na konkurs, którą właśnie 8 albo 9 godzin malowałam i to była masakra po prostu już totalna. I to chyba była taka najdłuższa właśnie, taki najdłuższy mój projekt. No, ale tak przeciętnie, no to powiedzmy właśnie to jest od godziny do 3 godzin, no wiadomo, później jeszcze jak robię zdjęcia, no to ja robię tych zdjęć 150, żeby później wybrać jedno jakieś, żeby to jest. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Dokładnie. Więc właśnie jeszcze dochodzi trochę później tego czasu, żeby właśnie zrobić to jedno perfekcyjne ujęcie. No i to też zależy od tego, jaki mam nastrój często, bo czasami mam taki dzień, że po prostu siadam i wszystko mi wychodzi w sekundę i wygląda świetnie, a czasami po prostu potrafię jedną głupią kreskę malować 10 razy i poprawiać ją, więc od tego to też mocno zależy. No, ale no tutaj rozbieżność potrafi być naprawdę duża. Ale też z drugiej strony w ogóle tego nie czuję, tak właśnie czasem jak rozmawiam z moją mamą i coś tam mówi, że o, widziałam wczoraj wrzuciłaś jakiś nowy makijaż właśnie na Instagram, że fajnie tego. I ja mówię, no tam malowałam 3 godziny, nie? A ona, Boże, że ci się chce tyle siedzieć i tak dziubziać i tak robić, to ja mówię, że mnie to po prostu strasznie relaksuje. Ja mogłabym właśnie nawet jak te 8 godzin siedziałam i tam malowałam, już pod koniec miałam dosyć, ale nawet nie czuję tak, kiedy mi to leci po prostu, bo to jest coś takiego, co naprawdę mi sprawia ogromną przyjemność, więc nawet nie wiem, kiedy mi ten czas ucieka, naprawdę. Nie, no jak się coś robi, a co ci sprawia przyjemność, to tak naprawdę no, nie czuje się tego czasu i w ogóle, a później jak się widzi efekt końcowy, no to warto było poświęcić tyle pracy. Dokładnie.
A mówiłaś, że do sklepu wybierasz się bez makijażu, ale czy jeszcze zdarza ci się, że wizażystka chodzi bez makijażu? Ja się Oczywiście. w perfekcyjnym makijażu, zawsze, zawsze piękny. Wiesz, no, jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Więc chociaż tak, muszę przyznać, że klientki chyba mi się nigdy nie zdarzyło przyjąć bez makijażu, bo jednak też mam taką swoją jakby ideę, że jednak pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i jednak w jakiejś tam części, jak cię widzą, tak cię piszą, więc prawda. Zazwyczaj staram się jednak wyglądać schludnie i nie przyjmować klientki zaraz po wstaniu z łóżka jakiejś nieogarniętej. Więc zazwyczaj jednak ten makijaż mam, czy bardziej, czy mniej, ale jednak zawsze staram się pomalować. I też często cieszę się z tego, że na przykład wchodzę i pani mówi, o Boże, jak pani ładnie wygląda, jaką ma pani ładną szminkę, albo jak ładnie ma pani pomalowane oczy i też, ja też tak chcę. No i to też jest od razu takie sympatyczne i bardzo fajne. I to jest kiedyś taka sytuacja, gdzie przygotowywałam panią do takich nagrań biznesowych i właśnie ja tam wpadłam do tego całego miejsca przygotowań i właśnie ta pani taka zdziwiona aż i później mówi, że kurczę, no jak ta pani wpadła z tą szminką brudową na ustach, to ja od razu wiedziałam, że jestem w dobrych rękach. Więc jakby to pierwsze wrażenie czasami dużo, dużo potrafi właśnie powiedzieć i też dodać właśnie, że ta osoba już wie, że jest powiedzmy w dobrych rękach, skoro przychodzi ktoś, kto wygląda dobrze, no to też może sobie pomyśleć, że faktycznie ona też będzie po tej godzinie czy po tej półtorej godziny również wyglądać dobrze, bo gdyby wpadła tam jakaś rozczochrana i niepomalowana, to myślę, że niejedna pani mogłaby sobie pomyśleć, że o Jezu, kto tu przyszedł w ogóle, że co to ma być, nie? I mogłaby uciec z krzykiem, że jak ja będę wyglądać, jak ta pani nawet siebie nie potrafi pomalować, więc... No to prawda. Więc myślę, że jednak w mojej branży ten wizerunek jest dosyć istotny, przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę, ale wiem, że też jest dużo wizerzystek, które się zupełnie nie malują i się tym nie przejmują. Ale ja po prostu lubię to dla samej siebie po prostu fajnie wyglądać i no i też jak już to wspomniałam, dodaję to trochę pewności siebie i dobrego nastroju, więc wolę jakiś ten makijaż, chociaż minimalny, mieć. No dokładnie, no ale jednak jesteś jakby twarzą swojej marki, więc... Dokładnie. Też no. Jakby jestem, muszę o ten swój wizerunek też dbać, więc... No, a tym bardziej, że jak już wspomniałam, każde robienie makijażu sprawia mi przyjemność, więc nawet jak sobie wstanę pół godziny dłużej, to od razu mi to poprawi humor na cały dzień, jak sobie jakiś właśnie fajny kolor na usta położę, czy cokolwiek i od razu się czuję lepiej, więc... A jeszcze jak mi jakaś klientka powie, że jak pani super wygląda, to już w ogóle... No to jest miłe, że nasz gdzieś tam wysiłek, czy nasza praca zostaje doceniona, no to jest bardzo fajne. No, dokładnie. Patrzę, ale nikt nic nie pyta... Kurczę. Ale jak będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie. Jak coś, to potem Klaudia odpowie. Tak jest. Klaudio, bardzo dziękuję ci za cudowną, inspirującą rozmowę, za podzielenie się swoją historią, za pokazanie, że warto stawiać na siebie, warto spełniać marzenia, że już swoją pasję można zmienić w swój zawód i zrobić z tego sposób na życie. Jesteś kolejną kobietą, która wierzy w to i wie o tym, że jesteśmy wszyscy piękni i wyjątkowi, a że makijażem, strojem, fryzurą tylko to podkreślamy. Zostań jeszcze ze mną, nie rozłączaj się. Jasne. Dziękuję, że byliście z nami. Po zakończeniu wywiadu też wrzuć wszystkie swoje linki do Instagrama, Facebooka, do YouTube'a. Okay. Udostępniajcie nasz wywiad, wpadajcie do Klaudii na media społecznościowe. No i widzimy się za tydzień w
kolejnym wywiadzie na żywo z kolejną inspirującą kobietą. Życzę Wam miłego wieczoru i udanego tygodnia. Cześć! I ja również dziękuję, bo tak gadasz i gadasz, nie mogę się pożegnać, więc ja również bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam i że nie gadałam jakoś bardzo bezsensownie i że jakoś dotrwaliście do końca. No i co, zapraszam do siebie, zapraszam do Marzeny, wpadajcie koniecznie. No i co, i dziękuję bardzo. I dziękuję za zaproszenie oczywiście Marzeną. Proszę bardzo, się nie rozłączaj. A z Wami cześć! Tak.